Tego, że Panie i Panowie, fizycznie czy intelektualnie mają co ofiarować drugiemu człowiekowi. Piją spotkanie przyjaciół, dlatego że część osób, część ekip przyjeżdża do nas od pierwszego spotkania. Część oczywiście dochodzi do kolejnych edycji. I tutaj oprócz tego, że wspólnie się radujemy, wspólnie prezentujemy umiejętności osób niepełnosprawnych, to też spotykamy się, wymieniamy doświadczenia jako przyjaciele. Ja myślę, że jest to wielkie święto dla osób niepełnosprawnych, dla osób pracujących z niepełnosprawnymi, ale dla społeczności Wieruszowa, ponieważ ma możliwość przekonać się, że tak naprawdę niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizowaniu siebie. Jest to lekcja dla pracodawców, którzy nie muszą się bać niepełnosprawnych, bo widzą, jak wielkie umiejętności oni posiadają. Ja myślę, że uczymy się wzajemnie od siebie życzliwości, miłości, pokory i to jest najważniejsze. Pozyskujemy co roku kolejnych wolontariuszy. Dzisiaj na placu zabawy i imprezy pracuje blisko 140 wolontariuszy w różnym wieku, od uczniów, a skończywszy na emerytach, pracują rodzice, pracują placówki, które wystawiają się tutaj pod namiotami po to, aby poprzez ulotki, poprzez różne materiały, poprzez bezpośredni kontakt doradzać, pomagać, instruować i przekazywać informacje ważne dla osób niepełnosprawnych. Dało się normalnie, a mu nie na oczy Joe, redneck. Jeszcze walka! Dajesz!